I wracam tutaj, mając próg pod stopami, a wysokie budynki rzucają na mnie cienie. Rety, to brzmi cudownie, Glorio. Gdyby nie kilka niepokojących szczegółów, to miejsce mogłoby być rajem. Ale nie potrafię znaleźć tej obecności, której szukam. Obecności? Mówisz o jakiejś osobie? Tak, o kimś. Coś w tym stylu. Może o mężczyźnie. O kimś, kogo znasz. Potem... No powiedz. Potem... Ja... Nie pamiętam, co się dzieje później. To właśnie wtedy mnie obudziłeś. O nie, przerwałem twój sen. Bez zakończenia ta historia nie ma sensu. Przykro mi, że cię rozczarowałam, Bob. To sen, nie bajka. Nie zawsze są w pełni zrozumiałe. A teraz chyba muszę się przespać, Bob. Nie spróbujesz rogalików? Domowej roboty? Godzina pracy nad ciastem, pamiętasz? Wyglądają pysznie, ale nie jestem teraz głodna. Do zobaczenia. Dobrze. Dzięki, Bob. Nie ma za co, Gloria. Do zobaczenia później? Później? A, wybacz. Zostawię cię samą. Samą. Tak. Samą ze sobą. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Carnation. No i powiem wam osobiście, że ta seria bardzo źle się ogląda. Co mnie bardzo dziwi, bo jest bardzo ambitna i ciekawa zarazem. Dlatego mi to bardzo dziwi. Dlaczego ona się tak słabo klika? Czy to z tego powodu, że po prostu późno ją nagrałem? Być może. Albo po prostu mój gameplay nie jest taki, jak być powinien. No. Tak czy inaczej, piszcie w komentarzach, co jest nie tak z tą serią i dlaczego tak słabo się ogląda. A my wracamy oczywiście do rozgrywki. Miałem lekką przerwę, kapka zrobiona, wszystko jest zrobione. Możemy się rozkoszować dalszym gameplayem. Dobra, ale tak, z nimi gadać nie możemy. Ten tutaj sobie w ogóle chodzi jak chce. Pod tobą? Tobą też nie. Tobą też nie, z nikim nie można. Lipa. W ogóle to jest ta pani sprzątająca, która sobie sprzątała. Możemy w ogóle stąd wyjść? Mam przeczucie, że tą drogą nie dotrę do obecności, której szukam. Ja naprawdę mam teraz większe wrażenie, że to nie jest porwanie. To w żaden sposób nie jest porwanie Glorii. I tak naprawdę Gloria sama się tutaj zagubiła. Po prostu zwariowała. Gloria po prostu zwariowała. Wszystko pouciekało. Proszę, proszę. Patrzcie, kto jednak wrócił. Jak się masz, Glorio? Nie miałam pewności, czy wciąż tu będziesz. Czemu nie? Ostatnio napotkałam w życiu sporo trudności. Zmiany zawsze są bolesne i przerażające, jeśli nie wiesz, w którym kierunku zmierzasz. Chyba zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli ostatnim razem. O zostawieniu miejsca w swojej piersi. Coś się we mnie kotłuje, czuję to. Ale tego nie widzę i nie mogę dotknąć. Może po prostu się w to wsłuchaj.
Słuchać się? Jak? Czemu? Spróbujmy czegoś. Najpierw zamknij oczy. I powoli zrób głęboki wdech. A teraz wydech. Jeszcze raz. Powoli, głęboko. Oddychaj świadomie. Znów wdech. I wydech. Ciekawe rzeczy zaczynają się dziać. Słyszysz to, Glorio? Jest tam. Zawsze tam był. Mój oddech? Tak jest. Musisz słuchać się w siebie, a pierwszy krok do bycia to bycie świadomą własnego oddechu. Odpowiednie oddychanie pozwala ci skupić się na wszystkim innym, wewnątrz ciebie i na zewnątrz. Dokąd nas zebrałaś? Ty nas tu przyprowadziłaś. Sama stworzyłaś tę przestrzeń. Nieźle. Dobra, co teraz? Ty tu rządzisz, więc ty mi powiedz. Cóż, byłam spięta tak długo, że chyba potrzebuję miejsca, by się trochę rozciągnąć. Rozciąganie to bardzo dobre podejście. Pomyśl o tej przestrzeni jak o miejscu, w którym możesz również rozciągnąć swoją perspektywę. Tylko ja i moja przestrzeń. Fajne. Czyli muszę tu wrócić za każdym razem, gdy poczujesz, że utknęłam? To zależy od ciebie. To miejsce symbolizuje twoje poczucie nadziei. Dopóki masz jej choć trochę, będzie to na ciebie czekać. Nadzieja. Ktoś chce się z ciebie wydostać, Glorio. Wystarczy odrobina pomocy. Odrobina nadziei. Glorio. Glorio, jesteś tam? Tak. Jeszcze nie nauczyłam się przechodzić przez ściany. Dobrze, schodzę. Co tam? Po naszej porannej rozmowie, pan wysłał mnie na zakupy. I mam coś dla ciebie. Waniliowe makaroniki, o których wspominałeś? Coś lepszego. Czy to... kosmos tego miesiąca? O jacie! Czasopismo! Dzięki, Bob. Jesteś najlepszy. A co z... kamerą? Panem? Nie martw się. Śpi w swojej sypialni. Ale lepiej się pospieszmy, dobrze? Jasne. Mam zacząć? Zacząć? Czytać. Czytam ci. Nie mogę zrobić tego sama. To raczej nie jest najlepszy pomysł. No proszę. Inaczej nie będę miał z tego przyjemności.
Będę czytać poza zasięgiem kamery. Twój szef nigdy się nie dowie. Oczywiście. Oczywiście, że chcesz obmazać to własnymi paluchami i przeczytać sama. Kupienie tego szmatławca było błędem. Ja powinienem wracać na górę. Z tym razem przyniosę te makaroniki. Bob, czekaj! Proszę! Wybacz, zachowałem się jak gówniara. Podjąłem ogromne ryzyko, Glorio. Wiem, przepraszam. Poczytaj mi. Będzie fajnie. Dobrze, zaczynajmy. Cosmopolitan 1990, numer z lutego. Madonna ogłosiła rozpoczęcie letniej trasy Blonde Ambition po Europie. Na liście utworów znajdzie się kontrowersyjny utwór. Album został wydany w marcu zeszłego roku i był sponsorowany przez producenta napojów gazowanych, przez co niektóre grupy religijne ogłosiły bojkot jego produktów. Madonna twierdzi, że jej najnowsza trasa koncertowa będzie wyjątkowym, artystycznym przeżyciem inspirowanym takimi twórcami jak Fritz Lang, Stanley Kubrick i ktoś jeszcze. W laboratorium opracowano nową cząsteczkę kolagenu, przenikającą głęboko pod naskórek i poprawiającą napięcie skóry aż do 60%. Wstępne testy wykazują na poprawę odcienia i wyglądu już w ciągu jednego tygodnia. Targi dziewczyn, strząsające kulisy branży modowej. Kilka modelek opowiedziało o katorżniczych godzinach pracy, koszmarnym zarządzaniu i niezdrowych dietach. Pomimo kontrowersji, łowcy talentów co roku rekrutują kolejne młode dziewczyny, w tym wiele nieletnich. Dobra, żadnych nowych wieści. Świat zewnętrzny kiedyś wydawał się bardziej ekscytujący. Możesz poszukać mojego horoskopu? Horoskop. Mam. Dobrze. Bliźnięta. Nadchodzi nowy początek. Po wielu miesiącach komplikacji wrócisz na właściwy tor, a na horyzoncie pojawi się słońce. Rany. Znasz mój znak zodiaku? Oczywiście. Twój znak, miejsce urodzenia, rozmiar buta. Alergie, grupę krwi. No tak. Tak. Cykl miesiączkowania. W porządku, Bob. Rozumiem. Czytaj horoskop. Dobra. W twoim życiu pojawi się nowa osoba. W pełni ciesz się jej towarzystwem. 13. Uważaj na negatywne emocje. Mogą wyrządzić krzywdę tobie lub komuś, na kim ci zależy. Tak przy okazji, jaki mamy dzisiaj dzień? Nie powinnaś się tym zamartwiać. Reklamy kremu na zmarszczki, wódki i mentolowych papierosów. O, jest quiz. Księżna Diana, Karolina czy Stefania z Monako? Którą księżniczką jesteś? Chcesz sprawdzić? Jasne, brzmi świetnie. Super, założę się, że zgadnę wszystkie twoje odpowiedzi. Dobrze, pierwsze pytanie. Dawaj, jestem gotowa. Co było twoją ulubioną zabawą, gdy byłaś mała? Nauka tańca, robienie psikusów, rzadko się bawiłam. Nauka tańca to jest raczej takie zbyt oczywiste. Robienie psikusów. Serio? W życiu bym nie zgadł. Jesteś taką spokojną i miłą dziewczyną. Co myślisz o swoich służących jako księżniczka? Szanujesz ich, poradzisz sobie bez nich, rozumiesz ich. To prawda, rozumiemy się nawzajem i to całkiem nieźle. Twój kierowca czeka, by zawieźć cię na galę. Przed wyjściem raczysz się kieliszkiem Pauliaka, Big Maciem. Do czegoś takiego potrzebujesz innego kucharza. Może kiedyś spróbuję przygotować jedną z tych amerykańskich kanapek.
W moim wakacyjnym domu musi znaleźć się biblioteka, paralotnia, sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna to byłoby raczej takie, wiecie, że tak powiem, oczywiste. Biblioteka czy paralotnia? Paralotnia. Dlaczego? To takie niebezpieczne. A co z zawrotami głowy albo śmiercią? Paparazzi znaleźli twoją tajną wakacyjną kryjówkę. Co robisz? Ignoruj ich, nie da się ich uniknąć. Skakuję do swojego sportowego auta i gubię ich w górach. Zaczynam płakać. Nawet księżniczka czasem potrzebuje prywatności. Skakuję do swojego sportowego auta i gubię ich w górach. Dlaczego? Chcesz zginąć w wypadku? To będzie księżna Diana. Bycie księżniczką jest trudne. Jak zachowujesz się w stresujących sytuacjach? Zachowuję spokój, uciekam, wymiotuję. Uciekam. Naprawdę? Dlaczego? Odnoszę wrażenie, że nie traktujesz tego quizu poważnie. A może to ty nie traktujesz mnie poważnie? Ostatnie pytanie. Skup się. Dobra, słucham. Nie poradzisz sobie ze wszystkim sama. Twój idealny partner to... kucharz, pilot, psychiatra. Psychiatra. Dlaczego? Myślałem, że ich pomocy wymagają tylko dziwacy i psychopaci. I co mi wyszło? Daj mi chwilę, podliczę odpowiedzi. Jeśli większość twoich odpowiedzi to trójkąty, jesteś Stefanią z Monako, zbuntowaną księżniczką. Zbuntowana księżniczka? Nie do końca do ciebie pasuje. Czytaj dalej, Bob. Niewygodne sukienki, nudne imprezy? To nie twoja bajka. Jesteś dynamiczna, zuchwała i nieco zadziorna. Żaden pałac cię nie zatrzyma. Dzikie serce biega swobodnie poza jego murami. Mówisz swoim służącym, by nie zadawali się nędznym życiem, ale nie okazujesz litości, gdy są zbyt głupi, by to zrozumieć. Widzisz, do czego prowadzi wybieranie losowych odpowiedzi? To jakiś nonsens. Szczerze? Podoba mi się ten wynik. Zastanawiam się, po co w ogóle ryzykowałem i przyniosłem ci to czasopismo. Chyba musimy przerwać. Pan może w każdej chwili wybudzić się ze swojej drzemki. A czasopismo? Może... Nie mogę ci go dać, Glorio. Przykro mi. Może ukryjesz je na górze, żebyśmy mogli je poczytać następnym razem. A jeśli pan znajdzie je w moich rzeczach? I będzie to babska gazetka, domyśli się, że była dla ciebie. Znajdziesz dobrą kryjówkę, na pewno. Ale... Błagam, Bob, choć raz bądź prawdziwym facetem. Pobudka! Jeszcze nie wstałaś? Co? A, to ty. Gotowa na zabawę? Jasne, jasne. Daj mi jeszcze 5 minut. Hej. Ej! Powiedziałam jeszcze minutka. Obudź się! Obiecałaś, że się pobawimy. Tuż po wschodzie słońca, pamiętasz? Chyba ujęłam to inaczej. Dobra, odsuń się. Muszę się rozciągnąć. Nie. No już, nie mamy za dużo czasu. O czym ty mówisz? Mam cały czas tego świata. Poza tym, dorośli muszą się rozciągać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Możemy pobić się na zewnątrz, kiedy będziesz już rozciągliwa? Chciałabym, ale dorosłość bywa skomplikowana. O nie. Ja dzisiaj nie jestem dobry. Mam pytanie. Wolisz piratów czy czarodziejów?
Ale się nudzę. To się skupią. Proszę, chcę się wreszcie pobawić. Nie potrwa długo, obiecuję. Obiecałaś, że się pobawimy. Z ręką na sercu, na własne życie. Czekaj, prawie skoń... Młoda? Glorio. Obudź się. Już prawie 11. Co za niespokojna noc. Pewnie Bob pozwolił mi trochę dłużej pospać. Doprawdy? Muszę z nim porozmawiać. Nie czepiaj się go. Przecież robi co może. Chyba go polubiłaś. Słuchaj mnie. Słucha mnie. Dba o mnie. I dlatego postanowiłeś nie traktować go z szacunkiem i dobrocią, na jakie zasługuje. Zaiste. Bob to dobry człowiek. Prawda. Nie traktuję go zbyt łagodnie. Okrucieństwo dla jego dobra, tak? Tak będzie dla niego najlepiej. Wygląda na to, że dla ciebie również. Widzę poprawę od chwili twojego przybycia. Przybycia? Cóż, można to tak ująć. Chcę cię nagrodzić za ten wysiłek. Czym? Podręcznikiem filozofii? Torebką szklanych kulek? Dziś wieczorem w mych miłościach odbędzie się... Młościach, przepraszam. Włościach, nie młościach, Jezu. Odbędzie się spotkanie. I możesz wziąć w nim udział, jeśli odrobinę się przygotujesz. Jeśli twoi znajomi są choć w połowie tak obleśni jak ty, chyba sobie odpuszczę. Nie zrozum mnie źle. Proponuję ci jedynie oddzielną prywatkę. Tu, na dole. Nie interesuje mnie, co takie pojeby jak ty uznają za rozrywkę. Byłabyś zaskoczona. Zlecę przygotowania do twojej imprezy Bobowi. W końcu to jego pomysł. Cześć, Glorio. Gdzie byłeś? Wyglądasz na zestresowanego. Tak? Rety. Przepraszam. Byłem bardzo zajęty przygotowaniami. Mówisz o imprezie? Tak, zgadza się. Zakładam, że pan cię o wszystkim poinformował. Czyż nie jest cudowny? To oczywiście jego pomysł, ponieważ byłaś grzeczna. Z mojej perspektywy to wszystko zasługa jego przemiłego służącego. Dlatego dziękuję. Mam balony, wstążki, konfetti i rzecz jasna tyle pyszności, ile zdołasz zjeść. Ale najpierw... Mały prezent dla zbudowania nastroju. Odtwarzacz kaset. Twój odtwarzacz kaset. Z dźwiękiem stereo. Rany, dzięki. Nie wiem co powiedzieć, ale ekstra. Wciśnij play. W środku jest kaseta. Wiedziałem. Claret Blue. Ich pierwszy album, mój ulubiony. Postarałem się. Bob, jesteś wspaniały. W tej chwili jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi. Mamy już muzykę. Możemy zaczynać imprezę. Okay.
Dobra, skończyłam, Bob. Już możesz patrzeć. Ta-dam! Rety, Glorio, znasz się na wystroju wnętrz. Pomieszczenie gotowe. Została tylko jedna rzecz. Co takiego? Kolejny prezent? Otwórz, a się dowiesz. Super, ale najpierw napijmy się. Naprawdę chciałbym, ale nie mogę tu zostać. Czekaj, co? Tak, muszę już iść. Zostawiasz mnie? Zostanę sama na własnej imprezie? Bob. Wierz mi, chciałbym zostać, ale pan wyznaczył mi zadania. Masz wszystko, czego trzeba do dobrej zabawy, więc ciesz się tym, okej? Bob, zaczekaj, proszę. Baw się dobrze, Glorio. Ty myślisz, że jesteś miłosiernym władcą, a tak naprawdę jesteś tylko... Jesteś... Nieważne. Sprawdźmy, co jest w pudełku. Suknia. Rany. Piękna. Aż dech zapiera. Różowy szampan i Bordeaux. To powinno wystarczyć. Nawet manekin jest w lepszym humorze. Dzięki tym wszystkim ćwiczeniom oddechowym mogą nadmuchać wszystkie balony w kilka chwil. Taki wielki tort dla jednej osoby? Co Bob sobie myślał? Truskawki i śmietanka. Warto spróbować. Ale wiecie co? Myślę, że Bob mógł nam coś przemycić w tym torcie. Pan będzie miał imprezę. Będzie zajęty. Pyszny. Już zapomniałem, jak bardzo mi tego brakowało. Czego brakowało? Ej, przyszłeś w samą porę. Wejdź, wejdź. Wygląda zarąbiście. I wiesz co? Mam pomysł na zabawę. Powiedz mi. Dobra. Co powiesz na małą zabawę w... chowanego? Tak. Ja się chowam. Pierwsza, ty to powiedziałam. Ty liczysz. Jezu, przepraszam was. Bez podglądania, dobrze? Zaczynamy. Zamknij oczy. Ta, która pierwsza wygra 3 rundy, zostanie mistrzynią. Mam trzymać, okej. 5, 4, 3, 2, 1. Gotowa czy nie? Szukam. No ja już cię widzę. Znalazłem cię. Jejku, masz mnie. Postaram się lepiej ukryć. Spróbujmy jeszcze raz. Jestem gotowa. Zamknij oczy. Idzie na górę. 5, 4, 3, 2, 1. Szukam. Gotowa czy nie? Szukam. Teraz faktycznie nie widzę jej. Tu jej nie ma. Znalazłem cię.
Co? Znowu? Na pewno oszukiwałaś. Oszukiwałam? Ja? Oś ty, po prostu jestem tym dobra. Zamknij oczy i znów zacznij odliczać. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Szukamy. Gotowa czy nie? Szukam. Widzę ją. Znalazłam cię. Chyba wygrałaś. Tak jest. Jestem mistrzynią. Legendą uchowanego. Chyba byłam świetna. Chyba to była świetna zabawa. To znaczy, ty też dobrze się bawiłaś, prawda? Tak. Może chowany nie jest aż taki fajny. Dobra, młoda, dość zabawy. Pora nabrać trochę sił. Pójdziemy później do parku? Jakiego parku? Na zewnątrz, do parku z drzewami, sankami i małym stawem. Umiesz zbudować domek na drzewie? A do czego potrzebny mi domek na drzewie? Budowanie go to świetna zabawa i można zaprosić przyjaciół. To co, pójdziemy do parku? Nie. Masz, zjedz jeszcze. Już nie jestem głodna i chcę wyjść na zewnątrz. Wiesz, co jest lepsze od parku? Taniec. Wiedziałaś, że jestem zawodową tancerką, młoda? Kiedyś byłam najlepsza. O nie. No dawaj, laska. Nie widzę, co tobie jest napisane. Sorry, mi dałbym ci sami czytać. Staram się jak mogę. Oj. Coś jest nie tak. Glo, glo. Glo! Obudź się, proszę. Fuck? Glo, glo! Ej, młoda. Daj mi chwilę i wrócimy do tęczenia. Możemy wyjść? Nie chcę dłużej tu być. Nie wygłupiej się. Zjedz kawałek tortu. Bob go upiekł. Jest pyszny. Możemy wyjść? Proszę. Na zewnątrz albo gdzieś indziej. No chodź, zjedz ze mną tort, młoda. Nie jestem głodna. Po prostu chcę wyjść. No proszę, tylko jeden kęs. Nie, nie chcę. Dobra, więcej dla mnie. Ty nie chcesz wyjść? Młoda, rozejrzyj się. Mam tu wszystko, czego mi trzeba. A teraz siedź cicho i daj mi zjeść w spokoju. Chodźmy, proszę. Ten pokój jest taki mały i smutny. W
według ciebie wygląda na mały. Ale każdy ma prawo do własnej interpretacji. A? Czasem wystarczy zmiana perspektywy. Nie chcę nic zmieniać. Nie chcę udawać. Chcę stąd wyjść. Wyjść? Ktoś ci pokazał, jak się robi cuda? Naiwna, mała gówniaro. Żyjesz złudzeniami. Czas dorosnąć i zmierzyć się z rzeczywistością. Zamknij się! Nie, to ty się zamknij. Do kurwy nędzy. Puść mnie! To boli! To nie ja cię tu trzymam. Jesteś uwięziona we własnym umyśle. Odwracasz się od rzeczywistości. Ja nie chcę nic robić. Mogę nic nie robić? Muszę coś tu zrobić. Chyba muszę. Nie mogę. Topisz się we własnym lęku. Oddychać. Ale możesz się wznieść, młoda. Wznieść. I w końcu być. Wolna. Akt czwarty. Księżniczka. Cześć, moja droga. Dobrze spałaś? O rany. Wygląda na to, że impreza była... udana. Właśnie wróciłem z targu. Kupcy dopiero rozkładali stragany. Niekończące się rzędy kolorowych warzyw. Pięknych i nieskazitelnych. Takie właśnie lubię. Glorio? No? Jesteś jakoś nieobecna. Tak, było fajnie. Chodzi o imprezę? Źle się bawiłaś? Nie spodobała ci się lista utworów? Tort nie smakował? Wszyscy wyglądali na zadowolonych i dumnych. Więc nic dziwnego, że nie chciałam wyjść. Wszystko gra, Glorio? Omlet i tosty na pewno cię rozbudzą. Zaraz wracam. Bob? Naleśniki. Co powiedziałaś? Przynieś naleśniki. Z tostem czekoladowym. Niech się w nim utopią. Siwy warkoczu? Jesteś tu? Ja... potrzebuję pomocy. Masa osób, które znamy. Tylko, co z nimi zrobić? A, możemy je po prostu usunąć.
Glorio! Chyba zrobiłam coś bardzo złego. Odejdź. Wszystko da się naprawić. O nie, tego już nie naprawimy. Już za późno. Ta dziewczynka mi ufała, a ja... Ścisk, ścisk. Tak właśnie zrobiłam. Rozumiem. Wewnętrzny głos, którego postanowiłaś nie słuchać. Co? O czym ty mówisz? Musisz ponownie połączyć się ze swoimi uczuciami, by zaakceptować to, co mówi ci twoje wewnętrzne ja. Nieważne, czy jest to miłe, czy bolesne. Ale mam już nadzieję. Powiedziałaś, że chodzi wyłącznie o nadzieję. To prawda. Wszystko zaczyna się od nadziei. Ale sama nadzieja nie wystarczy. Potrzebujesz czegoś więcej. Czegoś porzuconego i zakopanego bardzo głęboko. Twoją intuicję. Moją intuicję? Twoja intuicja podpowie ci, co jest prawdziwe i właściwe. Jeśli nadzieja jest wiatrem w żagle, intuicja jest twoim kompasem wskazującym drogę. Zrozum to najlepsze narzędzie. A propos narzędzi, przyda mi się palnik i gaz pieprzowy. Powiedziałaś, że jest gdzieś zakopana. Gdzie dokładnie? O, w tym rzecz. Tylko ty wiesz gdzie. To ty ją zakopałaś. Głęboko. Dawno temu.